Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry The Hunter Call of the Wild. Oczywiście kontynuujemy zabawę w rezerwacie Mississippi i coś mi się to zdaje, że niedaleko mojego posterunku porusza się misiek. Możecie zobaczyć go, taką kropeczkę malutką, teraz przyspieszył, no niestety. Może go jeszcze spotkamy w gameplayu, także nie ma co czekać, biegniemy za tym miśkiem. Zapraszam was do kolejnego odcinka, zapnijcie pasy, biegniemy. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, kamerkę teraz obniżyłem, jeśli chodzi o poprzedni odcinek, bo zasłaniała dokładnie ocenę. Teraz powinno być lepiej. Napiszcie mi w komentarzach, czy jest idealnie, czy może dać na samą górę. Zresztą, po której stronie byście chcieli, to mi dajcie znać w komentarzach. Ja aktualnie jestem tam, gdzie skończyłem. Także, moi drodzy, dalej będziemy tutaj przemierzać ten rezerwat. I chyba się udamy teraz tutaj na północ. Już sobie zaznaczyłem ten punkt, kilometr 47 i mam nadzieję, że mi się uda doścignąć tego miśka, chociaż nie sądzę. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie przebiegał ten odcinek. Jeśli chodzi o moje wyposażenie, to szczęśliwego wyposażenia nie zmieniłem w stosunku do ostatniego odcinka. Indyk. Wiecie co, skoro jest tak blisko, to trzeba tutaj nie skorzystać z okazji, tylko gdzie mam wabik. Chyba wziąłem na indyki. Na niedźwiedzia mam, na pewno. I na indyka też mam. Uwielbiam polować na indyki, a zwłaszcza na chłopczyki. Chociaż wcale łatwo to nie jest, ale zobaczymy. Jestem teraz na widoku, widać mi, ale jestem bardzo cichutko. Nie robię zbyt gwałtownych kroków. Zobaczymy, czy ten indyczek jest. Mogę sobie też wziąć strzelbę, ale jednak wziąłem Kulmana. Not gonna lie, living in a wetland does have its advantages. Look at the definition on those tracks. No zobaczymy, jakie te plusy są na bagnach. Mi tam na plusach nie zależy, tylko bardziej na zwierzakach, które upoluję w dzisiejszym gameplayu. To jest priorytet. Ale wypatrzcie w takiej mgle, która jest godzina? 15 po południu. W takiej mgle jakiegoś zwierzaka, jeszcze małego. Zobaczymy za tymi kwiatkami, czy coś znajdziemy. Już się nie odezwał. Te indyki płoche są, ale czasem potrafią się zaskoczyć same siebie. W ostatnim gameplayu zresztą zobaczcie, jak zaskoczyłem indyka. Jest bliziutko, bardzo przede mną praktycznie. Tylko ja, widzicie, nie widzę go, bo są te liście. Dalej go nie widzę. Odleciał. Chyba będzie siadał. Albo frunie dalej. No nic, moi drodzy, szkoda. No i wystrzelałem amunicję, ale to nic. Mam przecież drugą zapasową, tą słabszą chyba. Musiał mnie zauważyć. Kurde, szkoda. No ale to co zrobicie? Gdzie ta amunicja? Tu jest, dobra. Mam. Drugi rodzaj amunicji do Kulmana. To jest troszkę słabsza amunicja, ale to nie robi różnicy, jak polujemy najmniejsze zwierzaki. Czy króliki, czy jakieś bażanty, czy indyki. Dobra, moi drodzy, ja się odezwę do was, jak tylko coś znajdę. Do usłyszenia później. Moi drodzy, idę i nic nie mogę znaleźć. Dopiero tutaj, w tym lesie, mnóstwo tropów ukazał mi się Mulak, dwójka, to ja będę od razu strzelać, tylko nie z Kulmana. Ze Sportera, tylko żebym ja trafił tak w miarę dobrze. No! Niespodzianka, jest ich tam więcej. O kurde, skąd mogę wiedzieć, że całe stado? Za pierwszym razem spudłowałem, bo trafiłem chyba w gałązkę. Gałąź mi tutaj przyblokowała, ale Mulak jest. Gdzieś tam pobiegły w las, nawet nie wiem gdzie, już dokładnie, czekajcie. Mulaki są bardzo szybkie, chyba najszybsze z kopytnych. Tak gdzieś to wyczytałem. Czy czarnogoniaste są szybsze? Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. No, sreberko, dobra. Indyk się odezwał. Nagroda pieniężna, dobra, dzięki. Zobaczymy, indyczek tam się gdzieś odzywał, dobrze się składa. Gdzie ma ten wabik na indyki? Gdzież on jest?
Dobra, mam. Gdzieś tu. A to co? Mulak. No jest tak daleko, akurat za tymi kwiatami. To sobie damy spokój, niech syczy. Na tej polanie nic nie ma, ciekawego nic. Gdzie się tam odzywała jeszcze samica Urucjona Wirgińskiego? Ale olałem. Czekajcie. O kurde, indyk. To nie jeden. Drugi. Będę wściekły, jak było tam całe stado osobników. Wkurzę się, naprawdę. Nie, chyba nie, zobaczcie. Czysto. Pięknie. Mamy już trzy zwierzaki, jeśli chodzi o dzisiejszego gameplaya. Tak trzymać. No moi drodzy, z drugiej strony to nie jest Light Online District, tylko Mississippi. No widzicie, Kulman całkiem niezły sztucer. Lekki. I fajne ma takie tąpnięcie, taki leciutki odrzucik. On jest mocniejszy od Wilanta. No i zobaczmy, moi drodzy, złotko, szkoda, 4,20, tak mi zawsze niewiele brakuje. Ale jeśli chodzi o indyki, to ja już diamenta miałem, także nie jest źle. No to jest samiczka chyba, trywialna, to wiecie. Ale najważniejsze jest, że kasa wpadnie. Na indykach można się całkiem nieźle wzbogacić. Dzisiaj też prowadziłem transmisję, większość oglądała. I polowaliśmy najpierw na woły domowe, później udaliśmy się na polowanie na ptactwo. Na berlinkę, że tak powiem, kanadyjską. Powiem wam szczerze, potrzebny jest update. Tak dziwnie latają, że ja po prostu bardzo mało i tych berlinek upolowałem. Latają, szybko siadają, szybko startują, no po prostu krążą. Co się to dzieje, to byłem naprawdę w niemałym szoku. Sprawdźmy, moi drodzy, co tutaj się święci. Czy ma jakichś ptaszków? Dobra. Moi drodzy, jeszcze zostało 700 metrów. I zobaczymy, co to jest za punkcik i przy okazji sprawdźmy, co są za tropy. Chyba jakieś indyczki, no pewnie, że tak. Póki co indorki szły w tą stronę, dziewczynka. I poszły sobie w las. Z chłopczykiem. Tak sądzę. Tak przypuszczam po tropach. A pokażcie mi jeszcze jedną rzecz. Poczekajcie, jaki ma zasięg? Jest to 150 metrów, moi drodzy. To super. Nie wiem, ile Wirant ma tymi śmiesznymi pociskami, ale chyba do 100 metrów, tak mi się wydaje. A tu jest 150, to jest pełnowymiarowy sztucer. Znaczy pełnowymiarowe pociski. Tak lepiej brzmi. Zobaczymy, moi drodzy, poczekajcie. Moi drodzy, gdzieś mamy kolejnego indyka. Ćwierkotał przed chwilą. Tu jest chyba teren indyków. W tym rejonie, tak mi się to wydaje. Czekajcie, tam muszę się udać, ale się nie udam, tylko skręcę tam, gdzie był indyk. Czekajcie, zobaczymy. Oczywiście robię źle, bo powinienem siedzieć w miejscu i czekać, aż on podejdzie, a nie ja podchodzę i naciskam cały czas wabik. Tylko po prostu chcę iść z nim. Wystraszyłem się. Chcę z nim iść na spotkanko. No i nic. Nie wiem, czy w dobrym kierunku idę. Poczekajcie, przyspieszymy trochę, bo ja tak nie lubię. Idę i idę i nie ma. Mam cię, widzicie? Nawet nie chciał iść do mnie. Mam nadzieję, że teraz nie poleci jakiś w górę, bo akurat przyładowuje. Na szczęście nie. Dobra, mam cię, indyczku. A to ci łobuzik. Trafiasz do ogarnka na rosoł. 4,20, tak samo jak ten poprzedni. Dobra, zatwierdzam, zabieram indyczka. I lecimy teraz pół kilometra do celu. Troszeczkę jest, ale to nic nie szkodzi. Jak widzicie, dzisiaj gameplay typowo indyczy. Dobre i to.
Jeden tylko mulak był. Tam znaczy jeden był. W sumie i tak był fakt, że go polowałem. Tam nie trafiłem idealnie za pierwszym razem, bo trafiłem bodajże w gałązkę chyba, albo w liść. Tekstury po prostu się skolidowały. I teraz wracam koło tej samej drogi. Jak ja to idę w ogóle? Czekajcie, moi drodzy, bo tu widzę, że jest jakiś punkcik do ogarnięcia. Gdzie to jest? Tu. Dobra, lecimy dalej. Skoro tak blisko, to warto odkryć ten punkcik. Jestem ciekaw, co to tam ciekawego się znajduje. 200 metrów. Pewnie jakiś punkt obserwacyjny albo jakiś informacyjny. Dużo tutaj tropów. Oczywiście indyki rządzą w tym terenie. Na tej łące. Znaczy już w sumie nie rządzą, bo już je tutaj pogoniłem. Zobaczmy, już niewiele. Ja się powiem wam szczerze, że nie spodziewałem... taką ilość zwierzaków tutaj w Mississippi. Bo trochę szybciej może tego indyka zaskoczę, no ale jak go zaskoczę? Chyba mi się nie uda. Zaraz odleci. No widzicie, krzaczorów tutaj tyle jest, że nie ma szans. Już słyszałem, że odleciał. Chyba ten indyk troszeczkę niedorobiony był. On się odzywał? W sumie nie wiem. Masakra ile tych indyków tutaj jest. A nie, akurat to jest obszar bytowania mulaka, no ale indyk też był. O kurde, leci. Nie mówcie, że trafiłem w locie. Nie zdarzało mi się tak, ale... nie tak często, rzadko bardzo. Nie trafiłem, gdzie tam bym trafił. Najpierw zbierzemy sobie tego, ale nie, coś mi korci zobaczyć. Coś mi korci zobaczyć. Tutaj jak jest? Sreberko, samica. Jestem ciekaw, czy wiecie, o czym Love zapomniał. Jestem bardzo ciekaw. Czy coś zapomniałem? Czegoś... ej, nie wierzę. Trafiłem go w locie. Czaicie? Jednak. Spadł. Kulman. Mam nadzieję, że będzie Diax. Srebro. Szkoda, bo trafiłem go w locie. Widzicie? 3,60. No, trochę słabo z oceną, bo jedynka. Ale powinien dostać za to Diaxa. Bo dostał w locie. No nic, zatwierdzam. Szkoda troszeczkę, że mnie tak gra potraktowała. Rozstrzelić w locie w dodatku z Kulmana, gdzie jest jeden pocisk, a nie ze śrutówki, gdzie że leci chmara pocisków i jest duża szansa na trafienie, bo to jednak z Kulmana powinien być Diax. Urucjon wirgiński. Wiecie co, ja z tymi urucjonami mam jakiegoś pecha, w ogóle nie mogę ani jednego znaleźć, ani jednego strzelić. To są liski. Kurczę, nawet chyba takiej wielkości, takiej samej klasy jak lisy. O. Znów szczeknął tam, czekajcie, gdzie on tam się kręci. W wysokiej trawie oczywiście jest cwaniak, to jest, moi drodzy. Może być nawet tak, że się nie poruszy. No pewnie, że tak, nie poruszy się, ma gdzieś. No wiadomo, nie chce zginąć, nie? Z ręki Lofta, z Kulmana w dodatku. No i zobaczymy, co to jest za... punkcik. Przeczytamy sobie informację. Tak jest, punkt informacyjny. Zobaczymy, co to za ciekawe informacje ma nam do przekazania gra. Raczej ten rezerwacik. Spróbuję na te urucjony zapolować. Fanny Lou Hamer była mieszkanką Mississippi, aktywistką ruchu praw obywatelskich, praw kobiet, urodzona w 1917 roku jako najmłodsze dziecko w 20-osobowej rodzinie. Ło, panie! Niesamowity tato. Hammer dorastała w biedzie, a młodość spędziła na plantacji bawełny. Dobra, moi drodzy, później coś tam przeczytamy. Nie wiem, co to było. Poczekajcie. Zobaczmy sobie. Jeszcze tutaj jest jakiś punkcik. No to idziemy nad... misiek. O, misia nawet w sumie. Czekajcie. I hop. Taka ciekawostka. A, widzicie, krzaczory. Nic tutaj nie znajdę. 400 metrów. Mamy do celu.
No dobra, a tutaj jest, moi drodzy, po prostu schronisko. Nawet się tego nie spodziewałem, nawet nie ma w sumie koniec drogi. Mogłem się tego spodziewać, no, ale zazwyczaj mogłem się tego spodziewać na takich maleńkich dróżkach, a nie na takiej dużej drodze. Dobrze, będziemy mieć punkt wylotowy stąd. Dobra, lądujemy. Schronisko należy do nas. Uzupełnię sobie amunicję do sportera, może. Czas najwyższy, tak mi się wydaje zresztą. Zostało mi tylko 10 pocisków, w sumie razem 15, no ale mimo wszystko, czekajcie, która godzina? 16, też sobie pójdę spać na pewno. Czekajcie, sporter, pasujące wyposażenie, tu jeszcze amunicji nie kupowałem. Myślę, że kupimy troszkę więcej, bo ja tego sportera bardzo często używam. Przesadziłem z kupnem, no ale będę miał na zaś, jak to mówią. Zamkniemy drzwi, żeby komary nie wlazły, a gdzie mogę iść spać? No nie mówcie mi, że śpię na... Dwa komputery. Ej, zobaczcie, a to ci ciekawostka. Zainstalowany, moi drodzy, The Hunter. Na drugim komputerze też. Fajna ciekawostka od twórców. Super pomysł. Aha, czyli śpimy przy komputerze? Jak to się śpi? Tutaj, odpocznij. Aha, odpoczywamy podczas gry na kompie. Dobra, ma się rozumieć. Lecimy, zaczniemy sobie może tak od... Ale od 9, prawie 10. Dobra, już jest poranek i kolejny dzionek można rozpocząć. Dobra, bo tu miałem się udać, okazało się, że to jest schronisko. Sprawdźmy, gdzie nasz kolejny cel. I to będzie, moi drodzy, ten cel. Ja też powinienem chyba iść bardziej tutaj. Wiecie co, dojdziemy. W sumie tutaj nie ma już nic do szukania. Ja na następny gameplay to sobie pójdę tutaj przez tą rzekę i zobaczymy, może jakiegoś aligatora w końcu nam się udało polować, bo przecież to powinien być mój priorytet, bo tutaj są aligatory, co nie? To pasowałoby tu jakiegoś jaszczura upolować. Teraz wracamy? Można powiedzieć nie. Można powiedzieć, że chyba tak, wracamy. No to nic nie szkodzi, lecimy. I zdaje się, że przede mną jest indyk. Jest. Pokaż się, łobuzie, tu jesteś. Dwa razy strzeliłem i chyba go mam. Tak. Kurczę. Przesuwał się cały czas w lewo między tymi właśnie drzewami. Dobrze się udało. Zobaczmy, co to za indorek. Naprawdę gameplay typowo indyczy. Samiczka. Myślałem, że to jakiś ładniejszy okaz, że jakiś samczyk. No ale ważne, że upolowana. Jeśli chodzi o samiczki, indyka to jakoś im nie daruje. Lubię polować na indyki, uwielbiam. I dobrze, że tutaj się znajdują te indyczki. Dobra, mam jeszcze 425 metrów. I zobaczymy, co tutaj jest. Zobaczmy, co tutaj są za tropy. Obszar bytowania indyków. Na tej łące się tutaj pasą. Ja chyba tutaj już byłem. Tylko po prostu sobie nie odblokowałem tego punktu. Albo odblokowałem, tylko może nawet... Nie odblokowałem. Wchodzę w zupełnie inny rejon. Nie pamiętam kukurydzy. Żebym tutaj szarżował gdzieś. Zobaczymy. Jakieś zwierzaki się odzywają? Raczej nie. Tu mogą być te malutkie ptaszki. Kukurydzy. Podjadać. No oczywiście Urucjon wirgiński. Który tutaj też szarżuje. Jeśli mamy 300 metrów... Na Urucjona raczej nie będę polował. One są bardzo płoche, bardziej płoche od lisów i chyba troszeczkę mniejsze. O czym wam już mówiłem. Ale to oczywiście klasa taka sama. Ja lubię też tutaj polować na świnki, bo one też tutaj się znajdują. Zostało jeszcze 200 metrów. 200 ponad do celu. I moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszego gameplaya. Następny gameplay, gdzie i co, to już wam mówiłem. I zobaczmy, co to za miejscówka. Pewnie kolejny punkt obserwacyjny. Znaczy nie, punkt obserwacyjny na pewno nie, ale może być ambona. Tak mi się wydaje, bo teren otwarty to dobre miejsce na polowanie. Na wabienie zwierzaków. Albo i nie. Poczekajcie, co tam jest? No nie widać.
Chyba ambona myśliwska. Bo tam widać bodajże deseczki chyba. Czekajcie, dobrze ja to widzę? No nie widzę jeszcze, zaraz się dowiemy. Jest pytajnik. Przepiór wilgiński. No z przepiórami to jest przekichane. O, widzicie, już lecą. Już spadają. Ale siadają tutaj przy bliskiej odległości. Ja nie chcę polować na ptactwo, o czym wam mówiłem już wiele razy. Jakoś mi one nie interesują, te ptaszki. Chociaż jakbym sobie tutaj wybudował ambonę, to może bym je zauważył, nie? One siadły tam przy lasku. Oho, już fruwają. Odlatuję. Koniec, moi drodzy. Wystrzelałem wszystko, co miałem. I koniec również dzisiejszego gameplaya. Mam nadzieję, że ten gameplay wam się podobał, moi drodzy. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górze. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji naszego kanału. A ja się z wami żegnam. Więcej czasu wam nie zabieram. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.